ludzi może latem najbardziej widocznych. Przedstawiam pan Jan Kielman, stara, znana firma, stara 200-letnia firma szewiecka. No, szewcem Jacek Kiliński nie jest, ale jest człowiekiem, który od 18 już chyba lat prowadzi firmę Kiliński na Starówce, a zaczynał jak w Paryżu, na placyku Tartre. Tak on u nas chyba był jednym z pierwszych, który siadł i zaczął rysować. Co to były, portrety takie? Nie, architekturę. Ale to znaczy architekturę rysowałeś? No, tak? Oczywiście. A ludzi też? Byłem studentem architektury wtedy i to było naturalne. Tak, no więc właśnie, to były te rysunki. No nie był to typowy produkt warszawski, to raczej było chyba takie pierwsze przybliżanie się do Europy. No i w tej chwili już w tej Europie jesteśmy. Pan Bolesław Kościański. Senior i artystycznych i kryształów od 34 roku firma funkcjonuje i pan Bolesław tym się zajmuje. I pan Zbigniew Nasiorowski. Pan Zbigniew Nasiorowski, no można by powiedzieć, malowanie na szkle malowane. Bardzo polskie, bardzo typowe, chociaż te szklane obrazy, które tutaj się zjawiły, nie przypominają góralskich. Juchasików przy ognisku. Tak? Juchasików nie przypominają, więc są czymś takim pomiędzy Europą a naszym krajem. Panowie, to was pytanie, co my mamy do oferowania turystom, którzy przyjeżdżają z Krakowa? Co my mamy do oferowania turystom, którzy przyjeżdżają z zagranicy? Co my, warszawiacy, umiemy? Dzień dobry państwu. Pytanie jest o tyle trudne, że powiedział pan z Krakowa. Od razu trzeba rzemiosł skórzanych liczy ponad 600 lat już. I to chyba coś nam mówi. Nie jestem pewien, czy nie jest najstarszy w ogóle z cechów warszawskich. Być może. Historycznie zdaje się był na Nowym Świecie, ale ja tego nie mogłem już sprawdzić. Pierwociny. Natomiast w okresie przedwojennym, co już cokolwiek pamiętam, Chmielna 1-3 to był dość długi budynek. Firmowe, tak bym powiedział, czy nawiązujemy tutaj do mody panującej w danym momencie w Europie? Czy odpowiedź na to nie jest tak prosta. Dlaczego? Damy nie będziemy mówić o latach, ale dłużej, ponieważ ja pracuję krótko, tak jak wspomnieliśmy, zdaje się poprzednio, że do 82 roku. Wtedy ja właśnie obieram. I który przede wszystkim handluje. Jacku, co u ciebie najlepiej idzie w twoich sklepach, punktach, które masz na Starówce? Najlepiej idzie wykwintne rękodzieło i to rękodzieło, które jest charakterystyczne dla Polski. A przecież od tysiąca lat sprzedajemy bursztyny. Bursztyny były polskim złotem. I te wyroby chciałbym, żeby były sprzedawane i żeby były tym suwenirem z Polski. Niestety tak nie jest, ponieważ ceny nasze już zaczynają przekraczać ceny najbogatszych krajów i turystów nie stać na wykwintne rzeczy. I kupują taniochę, a taniocha wygląda tak jak tu czapka sowiecka i matrioszka. Zaczyna być coraz częściej suwenirem z Polski i niestety dla Amerykanina Polska, Rosja to nie jest wielka. Się pokazuje, o, przywiozłem z Polski tu taką ładną czapeczkę. Byłem już blisko białych niedźwiedzi, tak? A tam znowuż na drugim stoliku przyniosłem wyroby mojej firmy. Sprostuję, że zaczynałem od wytwarzania i zamierzam skończyć na wytwarzaniu. O ile przepisy pozwolą, czyli wytwarzanie będzie nieopodatkowane, a handel zacznie być bardziej opodatkowany, bo teraz akurat na odwrót. I tam mamy piękne bursztyny i piękne wyroby, także paru moich kolegów, które można wszystkie kupić w moim sklepie na Starym Mieście. Rysunku staromiejskiego, rysunku przedstawiającego architekturę. Chociaż wschodni, siedzi pan Nasiorowski, pan Nasiorowski, przepraszam, osoba, która, jak mówię, jest i pamiątką, i malowaniem na szkle, a jednocześnie historią, bo widzę, że ta technika bardzo czegoś zachodnia. XVIII-wieczna i wywodzi się z Anglii. Na wyjściu tych wszystkich moich obrazków malowanych na szkle są sztychy z epoki, czyli grawiury, miedzioryty, staloryty, akwaforty, akwatinty, które w epoce w XVI-XVII wieku były odbitkami na papierze, niekiedy kolorowanymi.
A w XVIII wieku Anglicy wymyślili całą technikę przeniesienia tego sztychu na szkło i ręcznego jej dalszego kolorowania. Ja tego się uczyłem w Kopenhadze, a mój nauczyciel uczył się tego w Chelsea w Londynie. Tam zresztą do dzisiaj istnieje pracownia, no taka pokoleniowa jak pana od 1800 któregoś roku, tak tam w Londynie z ojca na syna. Ta technika jest przekazywana. Natomiast mój nauczyciel z Kopenhagi padł ofiarą zgubnych nałogów i nie robi tego niestety. To znaczy, nauczyłem się techniki, ale w gruncie rzeczy cała sztuka tam, moja sztuka polega na odpowiednim doborze tematu polskiego, to znaczy odpowiedniej mapy czy panoramy, bo nie wszystko to, co w epoce było robione, było doskonałe. Tak jak i dzisiaj zdarzają się knoty w grafice i nie tylko w rzemiośle, tak i wtedy na rynku Starego Miasta. No robię oczywiście też Polonika, szereg map Polski, no z różnych epok, ale turysta zagraniczny może umie również nabyć praktycznie dowolną mapę z dowolnej epoki, dowolnego kraju. Jeszcze jest jakieś takie pytanie, temat i forma. Z jednej strony powiedzmy, na której może być rysunek taki, jak potrafi zrobić Jacek Kiliński, na którym jest starówka, chociaż oczywiście nie, typ, sposób tego robienia jest w wypadku, tak jak Jacek zaczynał, no to jest takie rysowanie z placyku Tertre, tak jak pan zaczyna to robić, to przypomina nam malowanie holenderskie. Ja to widzę takie piękne figurki szklane, które produkuje pan Bolesław Kościański. Czy to jest typowo polska technika, czy to również ma swoich zagranicznych? Bo ja raczej to ja za granicą nie spotykałem tego, żeby tam widzieć. No co prawda w Belgii to nie spotykałem tego, to jest nie wyciąga się tego uszytemu słoniowi w trąbę, prawda, dokleja się do kolei, no i później go się tam, kształt mu się nadaje, bo to jest szkło zastyga w ułamkach sekundy. To robię wszystkie zwierzaki. I mówi pan, że tego nigdzie takiej produkcji na zachodzie? Nie, na zachodzie ja nie spotykałem, bo tego, że to jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Uh-huh. A u nas to jest jeszcze możliwe do kupienia. Pana tajemnica to ma w tym wypadku prawie, że każda huta, każdy warsztat ma swoją w tej dziedzinie tajemnicę. Jak to odbarwiać, jak topić, przy jakiej temperaturze, kiedy to szkło wstawić, kiedy, prawda, trzeba go wyrobić, żeby, prawda, nie skrystalizowało się, łatwiej powiedzieć. A w tym i z tego można robić, ja robię wszystkie na przykład zwierzaki, jak panowie tutaj widzą. Oprócz tego jeszcze inne by robił. Robimy ze szkła kryształy te szlifowane. Nasze rękodzieło upada, nie ma na rybku. Tam na przykład ten wiceprezes, ta mama mówi, no nie Modzelewski, a no ten, a wiceprezes. Tak. Dał zarządzenie. 65% od ucznia kogoś go zatrudni. W jakim sensie niepowtarzalną? Pan, po nim pan Bielecki, dla młodocianego 45% każe płacić. A to jest gotowe. Kto będzie? I nie ma uczniów w zawodzie. Mm-hmm. A centralne rzeczy, bojarowie im się kłaniają, a on sobie siedzi dalej. Czekają tylko na ordery, posadki mają dobre. A kto te ordery ma dawać dziś? No, ja przepracowałem 65 lat, 6 prawie, i ja nie mam żadnego, trochę ich tam jeszcze jest. No trochę ich na pewno jest, to możliwe. Ale mnie zainteresowało co innego. Otóż pojawiła się technika, być może rzeczywiście typowo polska, a w każdym razie może typowo kościańska, bo jak przed chwileczką powiedzieliśmy, każdy rzemieślnik ma swoją tajemnicę. I Boże, co pan robi? Słonia. No, słoń jako... No, tak chciałem to powiedzieć. Teraz będę zaczynał robić syrenki. Mhm. I napis Warszawa. No więc właśnie, czy jakby przedstawiać się, jakie towary mają szansę być najmocniej eksportowane? Czy takie, w których jest właśnie to rzemiosło, ta, jak nazywam, technika kościańska czy kielmanowska, czy takie, które są w stanie po prostu rywalizować
gatunkowo z europejskimi, no ale mieć jakiś znaczek. Suweniry można dzielić na dwa gatunki. Pierwszy gatunek to jest jakiś, a drugi gatunek to są rzeczy, które są godne kupienia. Mm-hmm. Przecież ja w wieloletniej swojej praktyki widzę, że dla turysty, który przyjedzie do Warszawy, cena nie tyle gra rolę, co żeby to było coś godnego uwagi. Czyli jeżeli ta biżuteria będzie lepsza niż ta u niego, czy albo chociaż dobra, to on ją kupi bez względu na cenę. I każdy z tych przedmiotów rękodzieła artystycznego, jeżeli on będzie godny uwagi, on będzie kupiony. Bo taka kasetka, która u mnie kosztuje, pan 800 tysięcy kosztowała. I to znacznie połowę ceny, prawda? Nie, ona nawet mniej kosztuje, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że przedmioty artystyczne muszą być wysokiej klasy, żeby zainteresowały turystę, zainteresowały człowieka, który przyjedzie. A myśmy nigdy nie mieli specjalnych kompleksów, jeżeli chodzi o rękodzieło, bo było to w zasadzie jedyna rzecz godna uwagi wywożona z Polski. Rękodzieło polskie słynęło w świecie, a teraz niestety zalew Tajwanu, zalew chińszczyzny i ruszczyzny różnego rodzaju. No to sprawa konkurencji. Od tego, że jest wiele, dobrze się sprzedają. Ale no, jeżeli mówimy o rękodziele, myślę, że obecność pana Kielmana jest tutaj jakby podwójnie ważna, bo to oczywiście skóra, którą Kieliński Jacek w tej chwili słusznie przywołał, to po drugie coś w pana wypadku... Spędzić ten na Chmielnej miał, mam jego buty jeszcze na nogach, nie żyje. No. Siewiński. A, ale to już dawno. Tak. Więc ja, wracając po kolei, oczywiście chcę powiedzieć to, co powiedzieliśmy między sobą, że mógłby się jeszcze i u nas trochę poduczyć. Brak w Zamku Warszawskim. I łatwiej było wtedy jakoś to młodzież chętniejsza była do nauki. Po prostu w Talmudzie napisano jest, kto syna nie uczy rzemiosła, ten go uczy rozboju. Rzemiosła, ten go uczy, rozmamy tradycję jako Polacy, jako Warszawiec. Pan powiedzieliście rzemiosło, godna to tradycja. No ja się trochę śmieję z naszej punktualności i terminowości, bo to i jakości tego, co my w Polsce produkujemy, bo mnie, mówiąc szczerze, to bardzo często zawodzi. Ale czy możemy powiedzieć coś w takim razie o stylu? Czy te rzeczy, któreście tutaj przynieśli z wyłączeniem czapek, to dzisiaj czy dzisiaj się coś wytwarza, coś, co byłoby nie prostym naśladowaniem stylu zachodniego? Ja tak, mogę o jednej rzeczy powiedzieć. Buty oficerki w stylu polskim. Jakiś styl warszawski, to możemy powiedzieć. Oficerki od pana Kielmana, mapa na szkle od pana Nasierowskiego, szklany sztylet w kieszeni, a Jacek do tych sztatów czy artystów. Bo my ciągle powracamy do rzemiosła, ale tu przecież są rzesze plastyków, którzy będą zmuszeni zejść z tego wysokiego konia i zacząć robić przedmioty użytkowe, przedmioty na granicy rękodzieła, powiedzmy, i sztuki. Ta prawda? Granica jest chyba rzeczą istotną, nad którą się trzeba zastanowić. Tradycje historyczne, o których pan mówił, to właśnie w rzemiosłach artystycznych one chyba są dostrzegalne nawet mimo tego, że te czasy są takie dość trudne dla rękodzieła. Bo prawda, Jacek, przecież Klub Rzemiosła Artystycznego i na przykład pan Kuś. Upada prawie, no właśnie, jest bardzo dużo Kuś z bronią, który robi tam to od lat, kopie dobre w dobrym stylu. Kiedyś Bronek Piekarski, który robił doskonałe kopie broni palnej. W meblarstwie, trudno mi mówić o nazwiskach, ale jak były wystawy rzemiosł artystycznych organizowane kiedyś, bo ich teraz już nie ma, to na przykład kopie mebli, nie wiem, Ludwik XV i nie tylko. W Gdańsku ostatnio byłem, widziałem wyśmienite kopie mebla gdańskiego robione współcześnie z dębiny. Także ja myślę, że to wszystko jest rozproszone może po tych małych warsztatach i przez to, że my tego nie jesteśmy, ja na przykład nie jestem w stanie dużo zrobić tych mat, więc ja nie jestem dostrzegalny. Mm-hmm. Na tej samej zasadzie niedostrzegalny będzie człowiek, który robi kopię mebla gdańskiego, bo przecież on nie za dobrze wykończony, tak jak w moim przypadku, dobrze wykonanego obrazka w otoczce całej, dobra dębowa rama do tego, tak jak widać, gdy się zajrze, bo to wszystko jest zrobione tak, jak należy. Zrobione jest zresztą dlatego, że na samym początku
tych moich praktyk z rynkiem okazało się, że jeśli w ramce było niewielkie uchybienie, no to po prostu klient, szczególnie zagraniczny, mówił fej i po prostu nie chciał kupić. No więc tak, chcielibyśmy, żeby pamiątka z Warszawy była pamiątką rozczarowań czy goryczy, stanowią jakąś wizytówkę tego miasta, tak samo jak my, przechadzający się po nim, w te upalne, piękne, słoneczne, gorące lato. Dziękuję Państwu bardzo.